Mamy piękną pogodę, kolejny dzień od poniedziałku. To można się wziąć trochę za porządki i postanowiłem, że od razu się nagra vloga. Tutaj prawie zbieram ten cały syf przy hali, który się nagromadził przez tą nietypową zimę, jak na ostatnie czasy. I się tak tylko mniej więcej tutaj powygarnywać i tyle. Teraz tu jest szczebaniak. Wezmę jeszcze. Za chwilę nagram, jak szoto będę jeździł. Też może być dość ciekawe zajęcie. Plastiku jeszcze znalazł. A może dzięki tym pracom to nawet kolejna część vloga się uda zrobić. Dobra, to widzimy się zaraz, jak będę szotą jeździł. Okej. Tak jak mówiłem, sobie pozamiatamy. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać. Jednak musi być ładowarka na obrotach. Zdaję sobie trochę zamiotłem. Teraz pojedziemy prosto. Zamiatać albo jak się wybiera.
wiozło błoto na ten, na drogę, nie? Z pola. No to też wtedy zawsze tam jako my przelecieli drogę. Do pompki od wody. Ręczny.
Dzisiaj sobie myjemy Bergmana. Po sezonie był on z grubsza umyty, żeby było się poradzić na ten maraz. I dzisiaj my go wyciągi. To ostatni dzień fajnej pogody. Od jutra już ma być poniżej 5 stopni. A mówimy, od razu dzisiaj go weźmiemy. Lecimy sobie na dwie myjki. Michała nie ma akurat, bo poszedł na obiad. Już jest namoczony. Ja się teraz biorę za piankowanie. Jeszcze tylko zamknijmy. Drzwi. Prawie tak zawiewa, nie fajnie. O, cholercia, się poplątały. Tak. No. Dobra, to już powinno dokładnie przejść. Okej, teraz z tej strony. A na dole za chwilę przyjedziemy. Najpierw tutaj skrzynię. Się nie odplączę, co? W którą tu stronę? Okej. Jeszcze tu, jeszcze trochę.
jest. Tutaj jeszcze ile to mi tu została resztka. Nic jej brakło. Dobra, ja dzwonię do Michała, żeby tam po drodze przyniósł i widzimy się, jak będziemy pukać już go. No, to do później. Dobra, zmywamy już pianę. Dodatkowo jest z nami już nieogolony prezes. Co? Zapomniałem dodać, że pan prezes w kondonie jest. Ja to mam taki dwuczęściowy strój, nieprzemakalny, jeszcze przystający wody, wojskowy, oryginalny. W tym jest taka historia, że jak do techniki nie chodziłem, to był taki jeden nauczyciel, co był tym aktywnym rezerwistą i to co jakiś czas, jak wracał z tych szkoleń. Jeszcze? Jak wracał ze szkoły, to zawsze przywoził ubrania. To sprzedawał później nam. Kto chciał, to sobie kupił, to tam mu pasowało, to przypadło mu do gustu. To kupiłem kurtkę, spodnie, komin też mam. Ten właśnie strój. Spodnie też sobie zakładam zimą, bo pod nimi mam dresy i to później jest cieplej. Tu tam jeszcze było. To chyba wszystko. Woda się zmienia, za chwilę pewnie zacznie padać. A to nam została już ta klapa tu najdłużej trwa, po niej sama góra Bergmana. A to już lekko pójdzie. W zeszłym roku ciężkie warunki były, szczególnie jesienią. Jestem też ubrudził, jak się ubrudził. No mnie jesienią to jeden dzień zajęło, żeby w ogóle go ogarnąć z góry. Większa. A dzisiaj, no, tydzień po południu dopiero zaczęliśmy go myć, to już nie jest tak źle. To będzie dołączone do droga do sprzątania, więc
się widzimy przy kolejnych robotach.